Ty i twoi znajomi robicie wizytówki przyporządkowujące siedzenia poszczególnym osobom na obiedzie. Każdy z was dostaje identyczny pasek szarego papieru i zaczyna kolorować poszczególne miejsca kredkami. Ty zaczynasz od niebieskiego, Michał od zielonego, Jola od czerwonego, Halina od różowego, a Kasia od fioletowego. Czyj pasek ma zakolorowaną taką samą powierzchnię jak twój? Twój pasek jest w tym miejscu. Zakolorowałeś 4 części z 6. Czyli zakolorowałeś 4/6 swojego paska. 4/6. Chcemy wiedzieć, kto ma zakolorowaną taką samą powierzchnię paska jak twój. Inaczej chcę wiedzieć, jaki inny ułamek jest równy mojemu ułamkowi 4/6. Popatrzmy po kolei. Michał ma na pasku 3 części. Raz, dwa, trzy. Ma 3 części. Zapiszemy z tej strony. 3 części, a zakolorował 2 z nich. Zatem zakolorował 2/3 całego swojego paska. Teraz pytanie, czy 2/3 to to samo co 4/6? Zastanówmy się. Jeśli podzieliłabym 6 przez 2, to będę miała tutaj 3, czyli 3 części. Jeżeli chcę otrzymać ułamek równoważny, to także licznik muszę podzielić przez 2. Otrzymam 2/3. Zatem wygląda na to, że 4/6 równa się 2/3. Sprawdźmy na rysunku. Miałam najpierw 6 części, jednak zmieniam i chcę mieć po 3, czyli bym miała takie kawałki, czy ty byś miał takie kawałki. Tu mam 3 części, czyli mam pasek podzielony na 3 równe części i biorę 2 z nich. Czyli faktycznie wziąłam tyle samo co Michał. Czy ty wziąłeś tyle samo co Michał? Zatem 4/6 równa się 2/3. Zaznaczmy, Michał będzie miał taką samą. Michał będzie miał zakolorowaną taką samą powierzchnię jak ty. Zwróć uwagę, że działa to też w drugą stronę. Jeżeli Michał zamiast 3 pasków zrobiłby 6, czyli podzieliłby swój duży szary pasek na 6 części, to musiałby wziąć 1, 2, 3, 4 części. To jest to samo, co rozszerzanie ułamka, czyli mnożenie go przez 2. Czyli jeżeli pomnożę teraz przez 2 licznik i mianownik, to dostanę 4/6. Popatrzmy na kolejne paski. Jola zakolorowała 4 części z 7. 4 części z 7, czyli zakolorowała 4/7 całego swojego paska. Nie da się w prosty sposób podzielić 7, aby otrzymać 3. Przejdźmy dalej. Halinka pokolorowała 3 części z paska, który był podzielony na 5 równych części. Zatem Halinka pokolorowała 3/5 całego paska. I tutaj ponownie z piątki nie zrobimy w prosty sposób 6. Kasia zakolorowała 8 części z paska, który był podzielony na ile części? 11. Czyli mamy ułamek 8/11. Jeśli będę próbowała tutaj dzielić przez 2, to wyjdzie mi coś dziwnego. 11 na 2 to jest 5,5. Z 11 nie da się w prosty sposób zrobić 6. Zatem jedyna odpowiedź do tego zadania to jest odpowiedź, którą już zaznaczyliśmy, czyli czyj pasek ma zakolorowaną taką samą powierzchnię jak twój pasek Michała. To jest jedyny ułamek, który jest równoważny twojemu ułamkowi.